Czyli razem, razem, razem wszyscy moherowi są zapraszani na mszę. Proszę bardzo. Coś będzie. Coś z tego będzie. Warto na mszę. No, cała Warszawa. Co? Marszałkowska w kierunku na Plac Bankowy. Pasta. Sporo jest z Ameryki ludzi przyjeżdża i tak się dziwnie patrzą na tych Polaków. Co? Patrzą się na tych Polaków. Co? Amerykanie. Tak, Pałac Kultury Stalina i Lenina jest oglądany, inwigilowany jednostronnie. Ja mówię, że tak samo jak i ta cała firma Google też za niesmaczną, jednostronną inwigilację całej Polski i niesmaczne podejrzenia, bo to wiecie Państwo, za oszustwo, za spam, za podszywanie się, za wszystko, za to i za tamto. A co to ich obchodzi? Przecież to od tego jest policja, a nie prywatna firma Google, która by sobie chciała mieć dla siebie takie czy inne prawa. No Janek Witek to był wściekły. Mówi, że mi bezprawnie usunęli kanał, a teraz Radio Maria podało informację o Winnickim niejakim, że jemu na Facebooku, a czy to Facebook, czy to Google, to jedni i ci sami Żydzi z Ameryki, którzy myśleli, że jak tak będą inwigilować, będą rządzić całym światem jako rasa rzekomo wyższa, lepsza, proszę Państwa. Najlepiej by było, gdybyście udali się do Anglo-Ameryki Białystok. Gdzie to jest? Proszę bardzo. Anglo-Ameryka Białystok. Na tablicy ogłoszeń przeczytasz, a dowiesz się, gdzie to jest. Radio obrotowe, radio latające. Nadaje 185 km stąd. Gdzie to jest? Tam jak prawosławni wejdą do cerkwi, to 4 godziny mogą śpiewać, modlić się, żyć duchowo, uduchowić się dać, uduchawiać się. Ty też możesz, bo tu w Warszawie handlują majtkami, do Ameryki to ewentualnie jeżdżą, latają, kraść kożuchy, ludzie dość bogaci. Dlaczego do worków wkładają, dlaczego chomikują, dlaczego zbierają? Dziady, 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 a dziadom wszystkiego mało, proszę Pani. Mogą mieć bardzo dużo i im więcej mają, to z Tobą na pewno się nie podzielą, bo tylko jeszcze Kościół katolicki, taki, który uważa, że jak gotuje zupę, może rozdać, rozlać, to w ten sposób może się podzielić z potrzebującą osobą. A tak to kaszlą, pozostali nie dadzą się zaprosić, zaciągnąć na mszę, a powinni.